Witajcie, kochani, na horoskopie miesięcznym, tym razem majowym. Przepiękny miesiąc przed nami, śliczny, kolorowy. Mam nadzieję też, że piękny, słoneczny i pogodny, i tego nam wszystkim życzę. A dzisiaj, kochani, oczywiście horoskop. Jak zawsze, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, czyli bierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje. Zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć na dany czas, jest to dla nich ważnym. Oczywiście nagrywam w systemie otwartym, jak każdy horoskop, więc możecie dowolnie buszować. Czasem te horoskopy zauważam też u siebie, oglądając, kiedy się ogląda z kosmogramu swój horoskop, nie tylko ze Słońca, ale na przykład z ascendentu, księżyca, innej planety, bardzo często bardziej to lepiej rezonuje z życiem naszym niż właśnie słoneczne znaki, więc może warto spróbować. Jeżeli nie wiesz, czym jest kosmogram, pod każdym horoskopem zawsze jest krótki filmik na ten temat. Link tam znajdziesz przy horoskopie w komentarzu albo w opisie. Nazywa się kosmogram. Warto zobaczyć, warto wiedzieć i warto w ten sposób sobie poszerzać te informacje, które do nas przychodzą, prawda? Oczywiście cudownie, że jesteście, kochani, bo nie powiedziałam tego na wstępie, ale wy wiecie, jak ja się bardzo cieszę, że jesteście tutaj. Jest nas już tak dużo, taka jestem szczęśliwa. Dziękuję, kochani, że tak tutaj mnie wspieracie i tymi komentarzami, i tymi lajkami, i tym udostępnianiem. Naprawdę jesteście cudowni. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. I na koniec jeszcze zapraszam oczywiście na nowy kanał Tarot i Oracle, gdzie wszystko na temat kart, gdzie mamy naukę tarota, na temat wahadełka. Rekomenduję Wam też książki, które uważam za fajne, za wartościowe w tym obszarze parapsychologii właśnie. No i przeróżności tam jeszcze magiczne też są i będzie tego więcej. Także kto ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj, kochani, zobaczmy, co to przed nami w tym pięknym majowym miesiącu. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na czytaniu majowym. Witajcie, kochane rybeczki moje. Zobaczmy, co tu dla Was w tym miesiącu maju. Wyższa jaźń, bardzo proszę informacji dla rybek. Dla moich rybek cudnych. Dobrze, mamy pierwszą kartę. Jeszcze jedną poprosimy. Co tu w maju dla tych moich rybeczek? O! Dobra, mamy dwie, ale najpierw Wam pokażę pierwszą. Karta zaufania, zobaczcie, ale jaka piękna. Och, aż mi się tu zapragnęło wyjechać gdzieś, gdzie tak wieczorkiem można patrzeć na wodę, taki zachód słońca, tu jakaś palma. No ja czuję, że tu jakieś rybki też pragną wyjechać, pragną odpocząć, pragną odpocząć od potrzeby ufania. Ja tutaj czuję, że tu jakieś rybki są zmęczone tym ciągłym zaufaj mi, zaufaj mi, zaufaj mi. Bo to zaufanie u ciebie było często nadwyrężane i po prostu masz dosyć, jak ktoś ci znowu o tym zaufaniu mówi. Ja ciebie absolutnie rozumiem. Natomiast jeżeli ciągle wychodzą kwestie zaufania, to pytanie, rybeczko kochana, czy ty sobie ufasz? Bo widzisz, z jakiegoś powodu to ciągle do ciebie przychodzi. Wszechświat ci ciągle na tą kwestię zwraca uwagę. Więc czy ty sobie ufasz i na ile sobie ufasz? I druga karta, przepiękna, ciemna troszeczkę, ale nie wiem, czy to widzicie, wyraźnie dająca potencjał, bo tu jest ziemia jakby taka w głębi, potem coraz wyżej i wulkan możliwości. Ja czuję, że z czegoś potencjalnie nijakiego, czy jak powiedzieć, neutralnego, czy niespecjalnego, może rozwinąć się to w coś, co ci przyniesie dużo radości, satysfakcji i spełnienia. Tylko pozwól sobie na to, by właśnie zaufać tej twojej intuicji, tej twojej wewnętrznej, chciałam powiedzieć instrukcji, no może, bo twoja wyższa jaźń gdzieś ciebie prowadzi, pokazuje ci jakieś potencjały w czymś, może w kimś. I chodzi o to, żeby sobie tutaj zaufać właśnie, tej intuicji, bo rybki intuicję mają świetną. Tak, no dobrze. Dobrze, idźmy dalej. Sprawy powracające, ewentualnie nowe. Mamy pustelnika, czyli tu widać, że albo będzie potrzeba dokładnego przemyślenia, zastanowienia się, właśnie wczucia się w siebie, bo pustelnik
poszukuje informacji w sobie. Pustelnik poszukuje też ścieżki, a może kroczy jakąś niepewną ścieżką i poszukuje możliwości dotarcia gdzieś bezpiecznego, jak najbardziej bezpiecznego, prawda? Mamy kartę kochankowie. Ciekawe, bo u wodnika też były te dwie karty. 96-69 dla kogoś może być ważne. Bliźniacze płomienie nam się tu też oczywiście pojawiają. Zobaczcie, 10 kielichów i ten potencjał. To, co powiedziałam przedtem, niesamowite potencjały, możliwości dające spełnienie, radość, sukces. I to jest obszar biznes, finanse, kariera, sprawy zawodowe, edukacja. Więc jeżeli tutaj masz jakieś egzaminy, na przykład do zdania testy, włożysz odpowiednią ilość energii, czyli jakby włożysz to ten swój potencjał czasu i zaangażowania, no to będzie tutaj absolutny sukces. I paź mieczy, i dokładnie o tym mówię, jakieś rzeczy do nauczenia, do zaobserwowania, do przyjrzenia się, do przemyślenia, do poukładania sobie w głowie, ale tu też chodzi o to, by popatrzeć, jak to inni robią i jakby według tego wzoru i z tej teorii spróbować później zastosować to u siebie, prawda? Dobra, zobaczmy teraz, co odchodzi do przeszłości. Piątka pentakli, bardzo dobrze, bardzo dobrze, cudownie. I co idzie nowego? Wow, trzy kielichy mamy, no, no, no. Bardzo dobrze, kochani, zobaczcie, od totalnego dziadostwa, bo piątka pentakli to jest smutek, to jest poczucie bycia samotnym, porzuconym, opuszczonym. Wszystko co najgorsze, straty, prawda, a to choroby też. Wszystko takie, co wolimy unikać w naszym życiu, a później trójka kielichów, przechodzi to w radość, w szczęście, w spełnienie, celebrację, hura, udało się, fantastycznie. Może dzięki jakiejś współpracy, pomocy czyjejś, a może to ty, po prostu ufając sobie, tutaj właściwie działasz i rozwiązujesz te kwestie, które tu są do rozwiązania i dbasz jakby, prawda, o to, co trzeba zadbać. Ewidentnie tutaj widać, że jest jakieś zaufanie nadwyrężone, prawda, w związku, w relacji. I tu rybeczka musiała przemyśleć pewne rzeczy. No, niektóre rybki postanowią zakończyć taką relację, jeżeli tutaj dużo było, dokładnie. Zobaczcie, pięć mieczy. Ktoś tutaj nie da sobie w kaszę dłużej dmuchać, mieszać sobie w garach, że tak powiem, kulinarnie, i pogoni tutaj kogoś, powie: dobra, mam dosyć ciebie i twojego, zaufaj mi, dosłownie tak czuję. I jakieś rybki tutaj pogonią jakichś absztyfikantów. Mamy siedem buław, zobaczcie, ochrona granic, asertywność, ochrona siebie, ochrona swojej energii, jak najbardziej. Widać tutaj, że jest to przemyślane dobrze, rybka tu ma to dobrze przemyślane, poukładane, koniec już jest jakiegoś takiego wiecznego dawania kolejnych szans, wiecznego wybaczania. No są tu rybki, które naprawdę mocno staną na ziemi i powiedzą: dosyć, idź mi stąd. Dosłownie tak czuję. 10 kielichów za to w sprawach zawodowych, biznesy, finanse. Ja to widzę, że jakaś radość, świętowanie, spełnienie, udaje się, i to wynika z twojego zaangażowania. To tutaj samo się nie urodziło. Widać, że to jest dla tych rybek, które tutaj zaangażowane były w sprawy ważne, starały się podokańczać pewne rzeczy. Jeszcze mamy króla kielichów do pazia mieczy. Tak, czyli miej do tego wszystkiego dystans. Bądź tu mądrą rybką. Nie daj się wciągać w jakieś dziwne walki, przepychanki, bo ty już wiesz, czego pragniesz. Ty w sercu dobrze wiesz, czego potrzebujesz. Ty wiesz, jakie pragniesz mieć relacje, jakie związki. I tu nie chodzi tylko o relacje romantyczne, kochani, o każde jedne. Jeżeli tutaj rybka zauważy, że jakaś osoba znajoma na okrągło to zaufanie nadużywa i wiecznie tutaj się bawi, bo ty ciągle mówisz, że to i to i to jest niewłaściwe w zachowaniu, a ta osoba dalej się tak zachowuje,
Bo dlaczego? Bo ty konsekwentnie dajesz kolejne szanse, bo ty konsekwentnie darujesz tej osobie te wszystkie złe zachowania, dlatego ta osoba nie potrafi się zmienić, bo ciągle widzi, że nie musi się zmieniać, bo ty i tak wybaczysz, ty i tak powiesz, a okej, dobra, darujmy, prawda? I tutaj ja widzę, że więcej stanowczości, surowości, asertywności w ciebie wchodzi i mówisz, dosyć tego. No dosyć tego mam dosyć, ile można? Tak jest. I robisz to dlatego, że ufasz swojej intuicji, że zaczynasz bardziej dbać o siebie, swoją energię, coś cudowne, i zaczynasz rozumieć, że w życiu można dobrać sobie ludzi, którzy są wokół nas, bo są nas biliardy, kochani, na Ziemi. Prawda? Patrzcie, jak dużo. Więc dlaczego? Dlaczego my mamy siedzieć z kimś, kto krzywdzi, kto sprawia ból, kto dokucza, kto non-stop, jak małe dziecko, popełnia te same błędy, mimo że się ciągle mówi tej osobie, prawda? A ta osoba ciągle od nowa i od nowa i od nowa i od nowa. Dorosły człowiek, który zachowuje się jak dziecko, prawda? No to ile można? Czasem, żeby kogoś przebudzić z takiego głupiego zachowania, tak to nazwijmy, to musi być terapia szokowa, to musi być jakiś taki potencjalny wybuch wulkanu właśnie, prawda? I czuję, że tutaj Rybeczka zadba o coś takiego w tym czasie. Dobrze, zobaczmy runę dla Rybki na ten czas, żebyśmy mieli pełny. No zobaczcie, mamy, ale cudnie. Tak ma być. Mamy Gebo, kochani, to jest runa równowagi, harmonii. To jest runa współpracy, to jest runa fajnej wymiany, to jest energia, która pokazuje pasję, namiętność. Oczywiście ten wulkan też może oznaczać, że, no właśnie, tu się tym zajmijmy, może wraca ktoś z przeszłości, albo pojawia się ktoś nowy i tutaj wybucha pasja, wybucha namiętność, dużo się dzieje, kochani, od samego początku, ale. No właśnie, ty już stawiasz inne warunki, ty już stawiasz inne standardy, ty już inaczej to postrzegasz, czego pragniesz, już nie pozwalasz sobą pomiatać, ustawiać się gdzieś tam po kątach, prawda? Inaczej podchodzisz do tego wszystkiego już tutaj. I to jest piękne, kochani, to jest absolutnie niesamowite. Co tu jeszcze czuję? Runa Gebo oczywiście mówi o zakochaniu też, czyli zakochane osoby, czyli miłość, czyli relacje, czyli związki, jak najbardziej, ale to też jest miłość z pasją i te wybuchy właśnie, czyli właśnie jakieś tu rozstania, potem może godzenia się, bo czasem widzicie, jak się zrobi taką terapię szokową komuś, to później ta osoba analizuje sobie, przemyśli sobie. I faktycznie potrafi się wtedy zmienić, jeżeli widzi, że może taką rybeczkę stracić, prawda? Więc też czuję tutaj tego rodzaju tematy. Mogą tutaj być też kwestie, że ktoś do ciebie wraca albo ktoś nowy się pojawia w twoim życiu, a ty gonisz tego kogoś. Dlaczego? Bo wolisz pobyć ze sobą tutaj, bo masz teraz czas dla rozwoju swojego, bo pragniesz skupić się na studiowaniu może czegoś, a może medytacji, a może rozwój samoświadomości, może coś studiujesz faktycznie jakkolwiek w życiu, prawda? A może po prostu masz ochotę w tym momencie pobyć singlem, pobyć ze sobą, przemyśleć, zastanowić się, uzdrowić pewne rzeczy, poddać refleksji to, co się stało, zadziała. Może nie masz gotowości na wchodzenie w nową relację albo wracanie do poprzedniej i powiesz nie. Powiesz po prostu nie. Też jest to możliwe, kochani, jak najbardziej. Czuję, że w sprawach zawodowych będzie jakaś radość, jakieś świętowanie, ale uwaga, żeby ego tu ciebie nie poniosło i żeby za dużo o trzy słowa nie powiedzieć, bo wtedy można sobie nachlapać trochę. I tu chodzi o współpracowników, ale też o szefostwo jakieś. Czyli uważaj, co mówisz i do kogo, po prostu. Dystans większy do tego wszystkiego, co się dzieje, zdecydowanie pomoże ci lepiej przeżywać te rzeczy. Czyli kwestie, które będą do zrobienia, na pewno będą do zrobienia, ale widać, że radzisz sobie z tym świetnie. Ważne jest, żeby reagować szybko i zajmować się tym, co przychodzi,
Nie wychodź przed szereg, bo tu musisz swoją energię szanować, dlatego że w maju, maj jest taki trochę chaośliwy, bo to jest piątka, prawda? Czyli chaos. Więc rób to, co masz robić w czasie, kiedy wiesz, że to masz zrobić, prawda? Czyli trzymaj tu się swojego harmonogramu zajęć, obowiązków pracy, nieważne czy to w sprawach prywatnych, czy zawodowych. Natomiast jak przyjdzie coś niespodziewanego, dodatkowego, będziesz wtedy mieć możliwość się tym zająć. A jeżeli będziesz swoją pracę odkładać na za chwilę, na później, potem ci się może wielka kula zrobić, prawda? I będzie wybuch, bo o matko, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, bo się uzbierało. Więc nie rób tak, żeby ci uzbierało. Staraj się wszystko na bieżąco w równowadze robić, bo to jest właśnie ta energia Gebo, prawda? Tak, co tutaj jeszcze bym, słuchajcie, a, no właśnie, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, to tutaj ktoś może odkryć jakieś dary, talenty swoje, albo ktoś może chcieć rozwijać jakieś swoje dary, talenty. Więc piękna energia, fantastyczne możliwości. Przynosi ten miesiąc maj dla wszystkich osób, które chcą coś zrobić, jakoś zadziałać, jakoś tutaj ruszyć do przodu, z kimś się może dogadać, bo też tutaj będzie taka możliwość, żeby się z kimś dogadać, ale nie mam pewności, czy początek miesiąca będzie dobrym. To już patrzcie, kochani, na tygodniówki, jak nam się to tam będzie pokazywać, bo mam takie poczucie, że końcem miesiąca będzie większe wyciszenie, jakby energetyczne dla Was. Natomiast ten początek miesiąca czuję duży opór u Was. Jeżeli chodzi o to, co przychodzi z zewnątrz, natomiast środek miesiąca to tutaj widać, że kipi aż energia, prawda? Więc gdzieś ten końcóweczka daje więcej możliwości właśnie na porozumienie, na dogadanie się, na pozwolenie sobie na takie wyrównanie też. I też paś mieczy pokazuje, że bardziej będziecie chcieli wtedy słuchać, żeby usłyszeć, prawda? Inna energia jakby. Ogólnie ta runa Gebo wnosi bardzo piękną energię. Dużo jest możliwości, tylko uważajcie, żeby ego nie poniosło, bo tutaj widać, że jest dużo tej energii. Ja zawsze mówię, kochani, traktuj innych tak, jak chcesz, żeby ciebie traktowano, szczególnie w tym środowisku zawodowym, urzędowym, prawda? Tutaj, gdzie poza domem musimy coś załatwiać z obcymi ludźmi, na przykład, prawda? Tak. Broń swoich granic asertywnie, przemyśl sobie, zastanów się, kim chcesz być, kim jesteś, ale kim chcesz być dalej, z kim chcesz spędzać czas, komu chcesz poświęcać czas, zaangażowanie, gdzie się widzisz, prawda, za chwilę. To jest ważne tutaj, czuję. I żeby zostawić już za sobą tą energię pięciu pentakli, prawda? Czyli właśnie te negatywności wszystkie. Tyle, kochane rybeczki. Życzę każdej rybci tutaj mojej pięknego miesiąca maja i do usłyszenia w kolejnych horoskopach, czytaniach. Pa, pa!